Witamy wszystkich hodowców w Polsce. Nazywam się Grzegorz Nowicki, nie trzeba przedstawiać. Wizytujemy dzisiaj gołębnik po świętej pamięci Rajmundzie Hermesie w Niemczech. No, znana to jest hodowla w Polsce od wielu lat. Hodowcy ją znają. Mamy tutaj po prostu bezpośredni kontakt z Piotrkiem Kutą, który był tutaj pielęgniarzem przez ile lat, Piotrek? 4 lata ostatnie. Przez 4 ostatnie lata był pielęgniarzem, zajmował się gołąbkami Rajmunda do ostatnich dni. Tu z księdzem Jerzym jest to ofiarowany gołąbek w prezencie od Piotrka. Jeszcze z gołąbków, bo tam kilka wiadomo zawsze, Piotrek tu hoduje gołębie, lotował w tym roku, wygrał na młode tutaj w RV. Jest kilka jeszcze gołąbków Rajmunda, wiadomo, wszystkie gołąbki zostały sprzedane do Chin. Kilka takich perełek Piotrek tutaj zostawia sobie, bo zjeżdża do Polski za rok. Przy okazji, jakby ktoś był chętny, można tutaj jakiś kontakt przeze mnie, ja mam numer telefonu, zadzwonić. Można by się skontaktować, jakby ktoś był zainteresowany gołąkami Rajmunda, bo trochę ich do Polski pojedzie pewnie, no wiadomo, przy takim... No co tu można powiedzieć, gołąbka, rodowód zaprezentuje Piotrek, opowie coś o tym gołąbku, no ja tych gołąbków nie znam osobiście, także Piotrek tu zaprezentuje, powie coś o tym gołąbku, ja pokażę gołąbka. Gołąbek jest... Samczyk świetnej budowy, ciemny, pięknie zbudowany. No nie mamy gołąbków młodych, musimy dać na aukcję gołąbka rocznego. Jest to jeszcze po prostu no, z podstawowej gołębi Rajmunda. No więcej o gołąbku opowie nam Piotrek. Także. Jest to gołąb na daleki dystans. Jego to jest rodzice, to są pełne jest rodzeństwo. Był po prostu zimbredowany do dalszej hodowli tutaj jeszcze przez żyjącego szefa. No jest w takiej sytuacji, chciałem go po prostu zostawić dla siebie, ale Krzysiek mnie prosił o fajnego gołębia na licytację do Polski, więc daję go. Jego dziadek wygrał tutaj Narodowy Lot z Barcelony. Jest to linia gołębi tutaj, które po prostu przez 3-4 pokolenia zdobywały czołowe konkursy i wygrywały Narodowe Loty na dalekim dystansie. Nie? Także myślę, że przyszły właściciel tego gołębia będzie zadowolony, może nadaje się świetnie do krzyżówki ten gołąb. Tak, rodowód jest bardzo mocno opisany, także są tutaj dwa rodowody, wiadomo u Rajmunda zawsze był dwustronny rodowód. Wszystkie wiadomości są tutaj, no ktoś kto zna te gołębie na pewno będzie zadowolony. Także jest gołąbek przekazywany przez Piotka na Fundację Ludzki Gest. Ksiądz Kostosz nie ma osobiście możliwości podziękować, także Piotrek dziękujemy w imieniu chorych dzieci, Jakuba, księdza Jerzego. Także co, zapraszamy do licytacji, dobry lot. A, jeszcze wmiankę damy, do gołąbka będzie dodatkowo w prezencie Piotrek tutaj, bo zostanie taka pamiątkowa po Rajmundzie Hermesie, puchar w formie takiego obrazka. Także też fajna będzie dodatkowa taka pamiątka. Hodowca, który zakupi tego gołąbka, dostanie to po prostu w prezencie. Także zapraszamy do licytacji. Dobry lot. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Pozdrawiamy wszystkich hodowców.